Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie. Włodek Markowicz. Cześć, Olu. Dzień dobry. Olu. Olu. Wybacz nam, Olu. Wybaczysz nam, Olu. Wybacz nam, Olu. Ale to nie, w sumie nie nasza wina, ale prosimy o wybaczenie. Ja też nie wiem. Bo w poniedziałkowym odcinku leciał filmik, który ty, Olu, zmontowałaś i ja nie dostałem informacji, że ty tylko zmontowałaś, i jak wymienialiśmy ludzi, którzy przygotowali ten filmik, to nie wymieniliśmy Oli. Jesteśmy z programu I'm Sorry. Proszę pani, czy pani wie, od kogo są te kwiaty? I Ola mogłaby się teraz obrazić, ale ona się pewnie nie obrazi. Ale ja Oli teraz podziękuję. Bo to w szczerej wierze nie wiedzieliśmy. No problemo. Ja nie wiedziałem, bo to były moje urodziny, to była moja niespodzianka, więc miałem prawo nie wiedzieć. A ja miałem prawo nie wiedzieć, bo nie dostałem informacji. Dopiero teraz od J.R. Callan są. Hej, zapomniałem napisać, że Ola od deserków zrobiła montaż. Czy to nie, to J.R. J.R. Koleś tak, zrobił aranż, wymyślił, nagrał, ale na końcu nie, to J.R. Jak mogłeś? Nie wiem, czy zauważyliście z kolei, że mój kolega Włodek nie dość, że jest 90s forever, patrzcie to. Coca-Cola. Patrzcie to. A macie tę kolkę jeszcze? Patego. Patrzcie to. It's the real thing jest napisane. It's the real thing, patrzcie to. I wy pomyślelibyście, wow, Włodek zaczął kupować ciuchy w lumpie? Nie. Nie, to jest normalnie z HM-u. Z HM-u, od razu odpowiadając na tą całą tonę pytań, Włodek. No na pewno, bluza. Na pewno. No. Znaczy nie, no to jest nasza sponsorska bluza, no musimy... Tak, wypełnić te... Wypełnić deal sponsorskie. Tak. Z kim? Coca-Cola. Coca-Cola. A o tym, że akcje Coca-Coli, ale Pepsi też poleciały. To pogadajmy o tym łeb właśnie, na szyję, 5% w dół. To żeście nie wiedzieli, nie? A wiecie, czemu tak poleciały? Czemu? Bo Włodek kupił taką bluzę. Nie mam aż takiego wpływu, nie jestem aż takim influencerem, jak niektórzy. Dlaczego akcje Coca-Coli lecą w dół? Dlaczego? Ja tego nie wiedziałem, Karol mi to powiedział tydzień temu, ja tak, co? Naprawdę jest coś takiego? W Stanach furorę robi lek, który się nazywa Ozempic. Pierwszy słyszę. I to nie jest jedyny lek, który robi taką furorę, ale Ozempic jest jakiś tam stop, nie? Wszyscy kupują. Dlaczego? Bo to jest lek, który powoduje, że ci się nie chce jeść. Ale po pierwsze jest to lek, który został wymyślony, by leczyć cukrzycę. Ale nagle przyjął taką rolę zamienników na tabletki odchudzające, wiecie, że po prostu chcesz zrzucić trochę kilogramów. W skrócie, Ozempic powoduje, że nie chce ci się jeść. Ostatni. Tak, ale on nie został wymyślony po to, żeby nie chciał ci się jeść. On został wymyślony właśnie po to, żeby regulować wydzielanie insuliny. Ten proces jest kluczowy w leczeniu cukrzycy. Tak. Ale okazało się przy okazji, że on hamuje apetyt. Łaknienie. I w tym momencie ktoś zrobił wielkie kaczynk. Ja bym chciał trochę zrzucić, no to mi jest właśnie stosunkowo łatwo nie jeść, ale gdyby komuś było trudniej, to totalnie bym kupił, stary. Gdyby mi było trudno nie jeść, to totalnie kupił. Jeśli nie ma efektów ubocznych, oczywiście. Nie, dystansuję się od tej tezy. W sensie, uważam, że ma. W każdym razie, dużo Amerykanów to bierze. Dużo, tak. Dużych. Być może pewnie za dużo. Oczywiście, jak najbardziej. Tak samo jak było z tym, co jest taka też wielka afera... Oksykontyn? Tak, oksykontyn. To po prostu też ludzie masowo zaczęli brać i się uzależnili od tego. Na dezopioid. Ale że tak rekreacyjnie już sobie to po prostu brali. No tak. I mimo, że to było legalnie na receptę i tak dalej, nie od lekarza. Ale to jest dużo bardziej skomplikowane. To było lobbowane. No, long story short, lekarze to przepisywali na wszystko. I trochę przymykali oko na to, że to jest lek uzależniający i to jest gateway drug, czyli od niego, no bo tolerancja na niego rosła, od niego coraz bardziej ludzie przeskakiwali na mocniejsze rzeczy i to w pewnym sensie skutkowało tym, że na przykład teraz jest problem z dużo mocniejszym środkiem, czyli z fentanylem. Tak, bo ja to bardzo spłycam, bo ja też nie jestem... jest powiązany z oksykontynem? Nie. Tak. To nie jest, wiesz, nie w każdym przypadku, nie zawsze, ale jedno prowadziło do drugiego. Ale to fentanyl to jest to, co powoduje, że ludzie są tak właśnie na ulicy. Tak, to jest to? Przez to, że Ozempic jest tak popularny w Stanach, a może go trochę brakować, to w Stanach jest na przykład 6 razy droższy niż w Japonii. W Stanach kosztuje około 1000 dolarów za 30-dniową kurację, w Japonii 130 dolarów. W Niemczech sprawdzaliśmy 100 dolarów. We Francji 80 dolarów za to samo, nie? I teraz Walmart, ta sieć sklepów, która ma najwięcej powierzchni w Stanach, zrobiła badania i wypuściła te badania opinii publicznej. Jest powszechnie wiadomo, że Walmart ma bardzo dobre analityki, statystyki zachowań klientów. No mają super dużą próbę. Tak, i oni widzą, to, że nie wiem w sumie jaką stuprocentową pewnością wiedzą, że ktoś jest na tej terapii Ozempikiem. Po prostu widzą, jak zmieniają się tym osobom nawyki zakupowe i po prostu opublikowali, że ludzie przez to kupują mniej tego. I się trochę giełda wystraszyła, że o matko, to co to znaczy dla naszej ery konsumpcjonizmu, że ludzie po pierwsze jedzą mnóstwo śmieciowego żarcia, po drugie dużo. No i właśnie akcje Coca-Coli i Pepsi poszły w dół, ale myślę, że nie tylko ich, podejrzewam, że właśnie zmieni to nawyki żywieniowe, bo ludzie zauważą, że łatwiej jest im kontrolować to, co się je i czego nie chcą jeść. Już lata temu sieci handlowe duże potrafiły na podstawie niewielkich zmian twoich wyborów konsumpcyjnych
wywodzić potężne wnioski na przyszłość. Jaka przyszłość mnie czeka? Na przykład, nie mam to wiedzieć. Wiem, że był taki słynny case sieci Target, trochę taki Walmart, tylko inny, która potrafiła wytargetować reklamy na podstawie tego, co dana osoba kupowała tak, że potem tej osobie do skrzynki na listy, jak się wrzuca te ulotki różne z promocjami, nie, do sklepów, to przemycali pomiędzy artykułami, które były aktualnie na promocji, na przykład rzeczy związane z małym dzieckiem, nie? Pieluch, ciuszki, ponieważ wiedzieli, że jest duże prawdopodobieństwo, że dana osoba niebawem będzie w ciąży, na podstawie jej wyborów zakupowych. Więc to, że ludzie jakby mogą być na terapii Ozempikiem, z jakich ogromnych prób danych Walmart to wyciąga, wierzę w to totalnie. To ciekawe, czyli jak będzie w Polsce normalnie można sobie kupić, to kupujemy, czy nie co? Kupujemy? Ale można kupić Ozempik. Ma, jest super drogi. Ozempik w Polsce? To się trzeba wstrzykiwać? Bo to jest lek dla cukrzyków, nie zapominajmy, bo ludzie bardzo szybko jakby się przestawili, że to jest lek na odchudzanie. Nie, to jest lek dla cukrzyków. I znowu jeszcze raz to powiem, z tego co wiem, nie ma długofalowych, długoterminowych badań skutków brania tego leku. W sensie nie mamy 5-letniej, 10-letniej próby, bo ten lek nie ma tyle lat. Więc nie wiemy, co się będzie działo z ludźmi, którzy go będą na przykład regularnie brali przez rok. Ja bym był bardzo, bardzo tutaj sceptyczny. Nie od razu walić igłę w brzuch, no. Jakby ja też jestem fanem łatwych rozwiązań. Totalnie. Powiedziałeś, jak brałeś łyk herbaty, tak? Bo to herbata jest. Konieczne jest wszystkiego spróbować, kawkę czy herbatkę. Brałeś łyk herbaty, czekaj, powiedziałeś, piję, żeby zapomnieć. Piję, żeby zapomnieć, tak? Tak, no, jest. To jest bardzo konkretne meme. No, ale wiemy, do czego się to odwołuje, prawda? Nie. Do picia alkoholu, żeby zapomnieć, tak? Aha, że piję w ogóle do picia alkoholu. Tak, dziękuję. I usłyszałem takie hasło, jakąś taką prawdą życiową. Prawda w TikToku zaklęta. Duża, wielka prawda jest w TikToku zaklęta, no. Pozwól, że ci ją przybliżę. Bardzo proszę. To był taki pan, który też często na TikToku pojawiał taki. I mówi, że the magic you're looking for is in the things you're avoiding. Przepraszam, proszę o film. There's a quote that I've fallen in love with. The magic you are looking for is in the work you're avoiding. To zrozumiał, że to jest takie pach. No poczekaj, no prawda w TikToku zaklęta miało być. Nie, jestem w pełnej konwencji, obracam się w konwencji. Ale na razie tylko przewróciłem oczami. Tak, no, to już było dużo. I tak mi się skojarzyło, że to też jest czymś, co mówił Jordan Peterson, tylko innymi słowami, żeby nie odwracać wzroku od tego, co cię przerasta, przeraża. Że tam, jak zaczniesz robić to, co sam wiesz, że powinieneś zacząć robić, to twoje życie nagle zacznie rozkwitać. Tak i nie. No to na swoim przykładzie może najlepiej. Proszę bardzo. Są pewne rzeczy, które powinienem przestać robić, nie używając przykładów. I jakbym je przestał robić, to uważam, że moje życie byłoby się prowyjło. Albo na przykład, jakbym zaczął coś robić, to też uważam, a strasznie... Ale na przykład, mi jakiś przykład. No to lenistwo jest moim... No to jest takie oczywiste. No jasne, że lepiej być mniej leniwym, no ale to jest takie... Rada na zasadzie... Ale wstań się przejdź, no. To by Karol... Nie, ale jasne, nie, ale jasne, że lenistwo, ale to każdy człowiek się tutaj może podpisać pod tym, że lenistwo, ale a jeżeli ktoś się nie podpisze, to znaczy, że pracoholizm, nie? No kurczę, ale to nie jest rada. Wiesz, jak jest główny... Jest bardziej skomplikowane. Wiesz, jak jest główny problem z tobą? Że tobie jest strasznie trudno zaimponować. Nieprawda, tak wszystko znasz, nieprawda. Ty już tak wszystko nieprawda, wiesz, życie jest takie w ogóle nieprawda. Banalne i oczywiste, że... Nie jest w ogóle banalne i oczywiste. Trzeba tak znaleźć taką perełkę, żebyś powiedział tak, to mądre. Nieprawda, faktycznie. Ja wiesz, że cię kiedy docenię. Kiedy mi powiedziałeś, to mądre faktycznie? W zeszłym tygodniu coś powiedziałem, że mądrego powiedziałeś. A poza tym nieprawda, wiesz, że cię doceniam. A nie chodzi o mnie, bo to nie moje hasło. Ale ja cię lubię i ja cię doceniam na zasadzie całości, a nie k***a, czy powiedziałeś dzisiaj mądre zdanie, a wczoraj bo nie. Bo to jest prawda w TikToku zaklęta. Wiem. Nie, no jakby, bo jak powiedziałeś przykład lenistwa, to dla mnie jest takie na zasadzie, no tak, fajnie byłoby być mniej leniwym. To jest zbyt oczywiste. No chyba troszkę, tak mi się wydaje. To jest trochę jak, wiesz, jeść mniej cukru, stary, no. No tak, to Ozempik 90% społeczeństwa powinno jeść mniej cukru, no. Moim zdaniem prawdy w TikToku zaklęte działają, wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo poruszają struną, którą ty już miałeś podrażnioną. Czyli jak oglądasz TikToka, w którym ktoś mówi coś takiego, to ponieważ jest tak bardzo właśnie ogólne, że dotyka i to jest w stanie dotknąć czegoś, co ty już w sobie miałeś. Jakiegoś lęku, jakiejś potrzeby, jakiegoś marzenia i ty myślisz sobie, ty faktycznie to jest o mnie, a to pasuje do wszystkiego. Dlatego to jest prawda w TikToku zaklęta.
prawda i gówno prawda. Ja nie mówię, że to jest bez sensu, tylko że jak ktoś mi powie, żebym był mniej leniwy i jadł mniej cukru, to ja mówię, da. No to tak, tak powinienem, ale nie jestem robotem, jestem człowiekiem. To ci zadam takie trudne pytanie, i nie ma... tak szczerze sobie rozmawiamy. Proszę. A są takie rzeczy, które, no bo wydaje mi się, że musisz sobie w życiu znaleźć coś, co weźmiesz jako swoje, jako dla siebie, jako pewien drogowskaz, albo coś, co po prostu do ciebie przemówi i sobie myślisz, o, to jest do mnie. Jakoś. Albo ta piosenka, albo jakiś film, albo literatura, albo jak czytasz sobie... Na moim przykładzie. Mhm. Słowo Boże. No to jest tak, że jeśli ktoś ma totalnej że tak powiem, to on sobie myśli, no to są jakieś tam teksty spisane, ogólnie mam to w dupie. Nie? Ale inaczej do tego podchodzisz, jak czytasz to dla siebie, że myślisz sobie, że to jest do mnie. Absolutnie. Do mnie personalnie. Mhm. A inaczej tak, jako tak praca taka, wiesz, też naukowa, że tak okej. Okay. Mhm. Ten tekst powstawał w takich realiach, to pewnie się odnosi do tego i tak dalej. Nie myślisz tam sobie, okej, to jest do mnie, nie? Czy ty masz takie rzeczy w swoim życiu, że to jest do mnie? Bo ten TikTok to też, ja to tak, pewnie tak potraktowałem, że też. To też jest trochę do mnie, no nie? Okay. To do mnie, to może paść z twoich słów teraz w trakcie tej rozmowy. To może być właśnie piosenka, to może być coś innego. Masz takie coś, co jest do ciebie? No nie, jakie trudne. Czyli rozumiem, że to mogą być do też ciebie, moje słowa. Ale rozumiem, że do ciebie może być właśnie czytanie Biblii, że czujesz, że to jest po prostu napisane do to ciebie. To jest, tak. Tak, to jest tak. Okej. Okay. Dobre pytanie. Trudno się wylosowało, też powiem szczerze, ale dobre pytanie. Do mnie. Daj mi się chwilę zastanowić. Kiedy czytam coś, co... Właśnie nie jest do mnie, ale czuję, że jest podobnie. Dam przykład książki, która najbardziej mną poruszyła. To jest książka zeszłorocznej noblistki Ani Erno, Lata. Tytuł idealnie pasuje. To jest po prostu książka, która opisuje lata. I to są takie krótkie zdania z życia tej pani, która się urodziła, nie wiem, w latach 30 chyba, 40 może. I we Francji. Czyli nie moje życie, nie moja płeć, nie mój kraj. Ona tam to opisuje. Jak ja to czytałem, to miałem takie... Wow! Jak ktoś potrafi opisać coś, że mimo iż my się nigdy nie spotkamy, nie piszesz tego do mnie, jesteś z innego miejsca na świecie, z innej klasy, to ja jednak czytając to totalnie jakby... To ja już nas skumałem. Dawaj. Lecisz, anioł, dawaj! Że ja rozumiem świat, staram się nawigować i rozumieć świat poprzez... I staram się zrozumieć, co się dzieje, czemu tak się dzieje. I na przykład jak znajdę coś, to tak, o to, aha, okej, czyli przez coś, co gdzieś tam widzę, to ja może lepiej zrozumiem tu. A czy ty masz tak, że ty rozumiesz świat poprzez inne osoby? Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Że potrzebujesz, żeby ta inna osoba ci opowiedziała, jak rozumie świat? Bardzo i ty możliwe. Myślisz, a okej, okay, to są różne wątki w ogóle na świecie. Bardzo możliwe. Co tam? A wy jak macie? Dziękujemy Państwu bardzo za oglądanie tego filmu. Ale śmieszny odcinek. To przez ten kardigan. Ja nie mogę tego swetra nosić. A skąd ty tego masz w ogóle? No jak to? Ze sklepu dla dziadków. Dobrze, drodzy Państwo, bardzo Wam dziękujemy. Zobaczmy się jutro, a tymczasem bądźcie... Lekko. Stronnicze. Okej, let's go. Oj, trudne się wylosowało. Napisał ha, ha, ha. Janusz. To chcesz jak dziadek? O, przepraszam, dziadko. Jelita.